Do miasta wpłynęły już oferty od fundacji, która chciałaby postawić w Łodzi kontenerowe przedszkola, czyli umieścić w kontenerach przedszkolaków. Warto o tym porozmawiać i przyjrzeć się bliżej. Łączymy się zatem teraz z naszym reporterem Maciejem Trojanowskim, który jest w Urzędzie Miasta. Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej. Panie przewodniczący, nowy pomysł na rozwiązanie problemu z brakiem miejsc w przedszkolach, kontenery. Mówił Pan ostatnio, że takie propozycje wybudowania takich modułów, tymczasowych miejsc dla przedszkolaków pojawiły się w mieście. Dowiedziałem się ostatnio, że do Urzędu Miasta Łodzi zwróciła się fundacja, która we Wrocławiu tworzy 800 miejsc przedszkolnych. Miejsc w budynkach modułowych, to takie nowoczesne kontenery. Myślę, że temat kontenerów w Łodzi był tematem dosyć kontrowersyjnym, jeśli chodzi o mieszkania. Natomiast zastanawiam się, czy łodzianie w ogóle byliby w stanie zaakceptować tego typu miejsca przedszkolne. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzisiaj w Łodzi brakuje ponad 1000 miejsc w przedszkolach. Być może jest to takie protezowe rozwiązanie, aby na 3-4 lata stworzyć dodatkowe miejsca w przedszkolach. Widziałem takie budownictwo modułowe w internecie. Są zdjęcia z przedszkoli w innych miastach. Takie przedszkola są również w Szwajcarii i w innych miastach w Polsce. Wygląda to bardzo ładnie. A warunki są właśnie bardzo dobre. Duży problem był z akceptacją jakby tych kontenerów dla mieszkańców, z tego względu, że no, ludzie powiedzieli, że nie chcą mieszkać w kontenerach, nie chcą mieszkać w jakichś puszkach. To takie puszki dla przedszkolaków będą? Z tego co widziałem, są to budynki, które są tynkowane, są ładne. Jedyna różnica jest taka, że bardzo szybko się montuje i z zewnątrz de facto nie widać, że to jest kontener, natomiast jest to dosyć lekka konstrukcja, sprawdzająca się w naszych warunkach zimowych. Czy to dobre rozwiązanie? Przyznam, że nie wiem. Czekam na opinię, ale myślę, że warto podyskutować, czy pozwolić fundacjom, bo tu podkreślam, to nie miasto miałoby stawiać kontenery. Czyli to by były przedszkola prywatne, tak? To byłyby przedszkola prywatne, które by funkcjonowały w Łodzi. Taka oferta spłynęła do naszego miasta. Myślę, że warto nad tym podyskutować, czy pozwolić prywatnemu podmiotowi na tego typu działalność w naszym mieście. Myślę, że to jest warte rozważenia. Natomiast no, tutaj decydować będą rodzice. Jeżeli okaże się, że nie ma takiej woli, to myślę, że i fundacja nie będzie chciała inwestować własnych pieniędzy w taką inwestycję. Ale pomysł jest, myślę, na tyle ciekawy, ponieważ może rozwiązać pewien problem społeczny, który dzisiaj mamy. Brakuje nam miejsc w przedszkolach. Takie przedszkola mogłyby funkcjonować 3, 4, 5 lat i rozwiązałyby w tym okresie brak miejsc w przedszkolach. Niestety nie mamy w budżecie miasta aż tylu pieniędzy, żeby wybudować murowane przedszkola dla ponad 1000 najmłodszych. A ze mną jest już drugi nasz gość, wicedyrektor Wydziału Edukacji Dorota Szafran. Witam serdecznie. Pani dyrektor, Łódź ma problem z przedszkolami, to znaczy konkretnie z brakiem miejsc. Ile w tym roku miejsc może zabraknąć w łódzkich przedszkolach? Ostatnio była mowa o około 700, jeśli miasto te żelazne rezerwy swoje uruchomi. Będzie więcej. Będzie więcej, dlatego że braki miejsca w przedszkolach to nie jest tylko różnica pomiędzy ilością zgłoszonych dzieci, a ilością przyjętych. Bo to także jest taka sytuacja, że będą miejsca, w których w Łodzi, w których będą wolne miejsca i takie, gdzie ich będzie bardzo dużo brakować. Więc to jest nierównomierność wynikająca z faktu, że ludność taka nie inaczej zamieszkuje miasto. Czyli mniej więcej ile możemy określić? Może nawet będzie to będzie w tym roku około 2000. Wyjątkowo wysoka liczba, której nigdy w takim wielkości nie było. Żeby temu zaradzić, pojawił się pomysł kontenerów, w przedszkolach w kontenerach. Takie kontenery na przykład funkcjonują we Wrocławiu. Z tego co wiemy, tam jest o wiele mniejszy ten problem. W Łodzi ten pomysł jest do rozważenia, żeby postawić takie budynki edukacyjne tymczasowe. Ja powiem tak, Wrocław na pewno w tym roku też będzie miał problem. Każda gmina będzie miała problem, to co wynika z faktu, że sześciolatki praktycznie w niewielkim odsetku niestety pójdą do pierwszych klas, a równocześnie pięciolatek ma obowiązek bycia w przedszkolu. Więc ten problem pojawi się w każdej gminie. Ja rozmawiałam nie dalej niż w czwartek z przedstawicielami różnych gmin polskich i każdy w mniejszym lub większym stopniu będzie miał ten problem.
Teraz tak, problem kontenerów. To oczywiście trzeba rozważyć. Ja to pismo widziałam dopiero dziś. Jedna jest wszakże rzecz. Musimy mieć ziemię, bo musimy postawić ten kontener na gruncie należącym do miasta i jeszcze grunt musi mieć do tego doprowadzone media. Bo najdłuższą rzeczą w momencie takiej budowy kontenerowej jest doprowadzenie stosownych mediów. Gdyby tak było, że mielibyśmy takie działki i byłyby media, można by było się nad tym zastanowić. Z tym, że Wydział Edukacji nie jest tak biedny w działki, pewne działki oczywiście posiadamy, ale tam, gdzie najwięcej brakuje, to my tych działek mamy stosunkowo mało, mówię o Redkini. Na Redkini jest największy problem z przedszkolami. Tam faktycznie ciężko wyobrazić sobie, gdzie by upchnąć takie przedszkole pomiędzy tym blokowiskiem. Tak, na Redkini myślę, że problem będzie największy. On jest duży od wielu lat, a w tym roku podejrzewam, że będzie największy na Redkini, bo na Redkini będzie spory na Widzewie, gdzie ostatnio nie bywało problemu przedszkoli. Będzie oczywiście na Janowie Olechowie, tam od lat bywa ten problem. I myślę, że może się też pojawić w miejscach, które do tej pory nie bardzo były problemy, czyli w stylu Andrzejów, czy takie mniejsze miasta, to będą duże problemy. Czy my mamy tam grunt? No niekoniecznie, dlatego że jeżeli kiedyś takie grunty na przykład na Widzewie były, to wszystkie zostały wykorzystane w większości na bazę sportową, bo Widzew ma bardzo dobrą bazę sportową, więc tam zostały pobudowane boiska, no i teraz już ten grunt nie jest do wykorzystania w ten sposób. Problem potencjalnej budowy takiej kontenerowej wymaga przemyślenia, ale jeszcze właśnie przed tym dokonania wszelkich możliwych analiz, bo jeszcze przed tym trzeba dokonać jeszcze jednej istotnej analizy, mianowicie zobaczyć nabór do szkół podstawowych. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Dorota Szafran, wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.